Zapowiedzieliśmy galerię arcydzieł i mamy arcydzieła. W sumie jest tych obrazów 9. Tylko 9 i aż 9. Tylko północne Włochy i aż północne Włochy. Te obrazy to przekrój malarstwa niezwykle oryginalnego, które przywołuje atmosferę i miejsca bardzo sugestywne dla kontekstu kulturalnego, nader bogatego i w pełni wpisującego się w wielkie ruchy artystyczne epoki renesansu i nie tylko. Obrazy te są nie tylko ważne dla historii sztuki, ale dla historii po prostu, ponieważ mówią o prawach, o zasadach, o wartościach, do których po dziś dzień jesteśmy bardzo przywiązani i na nie wrażliwi. Prezentowane obrazy opowiadają o włoskim renesansie, o wspaniałym okresie naszej historii, okresie, o którym my sami, Włosi, czasem nie dość wiele wiemy, a przede wszystkim nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jak bardzo ten okres ukształtował nie tylko nas, Włochów, ale całą Europę. Pragnę złożyć na ręce pana dyrektora serdeczne podziękowania dla wszystkich pracowników zamku za ich pracę i zaangażowanie, którym zawdzięczamy tę nad wyraz interesującą ekspozycję. Wystawa prezentuje arcydzieła malarstwa włoskiego z Akademia Carrara w Bergamo. To muzeum, które konkuruje swoją kolekcją z najlepszymi muzeami, takimi jak Akademia di Brera czy Uffizi. Wystawa prezentowana jest we wnętrzu dawnej izby poselskiej, sali, w której obradował Parlament Rzeczypospolitej w XVI wieku. Scenografia wystawy i jej specjalne oświetlenie to dzieło doktora Bartosza Haducha. Historia Virginii to obraz wyjątkowy w całej twórczości Sandra Botticellego. Nawiązał on do historii starożytnego Rzymu, która w XV-wiecznej Florencji zyskała nowych znaczeń politycznych. Obraz opowiada historię Virginii, córki centuriona, która została oskarżona przez Apiusza Klaudiusza, decemwira jednego z władców Rzymu, o to, że jest zbiegłą niewolnicą. Wszystko po to, by Apiusz Klaudiusz mógł ją posiąść. Historia opowiedziana została w konwencji narracji kontynuacyjnej, a więc w jednym wnętrzu 8 scen kolejnych epizodów tej historii, a w tych scenach często występują te same osoby. Opowieść zaczyna się z lewej strony, gdzie Virginia napastowana jest na forum przez Marka Klaudiusza, wyzwoleńca i załóżnika Apiusza Klaudiusza, decemwira. Po chwili odprowadzana jest przed sąd, gdzie jej narzeczony Lucjusz będzie próbował jej bronić. Trwa rozprawa sądowa, gdzie Lucjusz broni Virginię wraz z dziadkiem dziewczyny. I następny dzień do Rzymu wraca centurion Virginiusz, ojciec Virginii, i też próbuje ratować sytuację. Po chwili już wie, jaki wyrok wydał Apiusz Klaudiusz i wychodzi na forum z córką, gdzie odbiera jej życie. Następnie wyrusza do obozu wojskowego, gdzie skrzykuje swoich ludzi. I scena finałowa. Bunt i przewrót, tumult, który w Rzymie przyniósł obalenie decemwirów, wtrącenie Apiusza Klaudiusza do więzienia, gdzie w końcu sam odebrał sobie życie. Obraz, który miał wymowę polityczną pod koniec XV wieku we Florencji, jest historią ponadczasową, mówiącą o tym, jakie fundamentalne, etyczne zasady powinny kierować
polityką, by wspólnota na tym nie cierpiała. Cud wyprowadzenia wody ze skały to jeden z dwóch prezentowanych na wystawie nowych nabytków Zamku Królewskiego. Obraz, który namalował Jacopo Bassano pod koniec lat 60. XVI wieku, ukazuje scenę w konwencji malarstwa biblijno-sielankowego, którą sam Bassano wymyślił i rozpropagował. To epizod ze Starego Testamentu, który stał się okazją do ukazania typów ludzkich, wieśniaków, życia sielankowego i zwierząt. Jeden z najcenniejszych obrazów na wystawie, poruszająca Pietà Giovanniego Belliniego, namalowana we wczesnym okresie przez tego genialnego Wenecjanina. W wąskiej kompozycji Bellini po mistrzowsku oddaje ból, cierpienie matki i ukochanego ucznia. W tym obrazie Bellini jest jeszcze bliski twórczości swojego szwagra, Andrei Mantegni. Jest bliski twórczości Donatella, nawiązuje też do konwencji bizantyjskiego malarstwa, popularnego w tym czasie w Wenecji. Obraz poddany został niedawno gruntownej konserwacji. Dzięki temu możemy podziwiać jego blask na nowo.